Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam nowy syntezator w systemie iOS, iPadOS. Mówimy tutaj oczywiście o wersji 16, bo od tej wersji możemy instalować w systemach iOS i iPadOS nowe syntezatory mowy, a dzisiaj chciałbym zademonstrować Wam syntezator eSpeak. eSpeak, który jest Wam doskonale znany, mnóstwo z Was korzysta z niego na przykład w czytniku ekranu NVDA. Teraz trafił on do systemu iOS. Na razie jest to wersja demonstracyjna. Również mamy wersję demonstracyjną dla systemu macOS. To może pokażę Wam w kolejnym nagraniu. Dzisiaj zademonstruję tylko, jak działa eSpeak w wersji 1.0.7. Jest to wersja, która dzisiaj została zaktualizowana. Podobno ma mieć mnóstwo poprawek, bo część ludzi narzekała na przykład lagowanie tego syntezatora mowy. Ja tego na iPhone 13 Pro nie zauważyłem, no ale zwróćcie uwagę na sam głos, bo to chciałbym Wam zademonstrować. W tym momencie mam otwartą stronę internetową, więc zróbmy z niej użytek. Słoneczny dzień na ławce, u białej koszuli niebieskiej marynarce siedzi Piotr, obok ławki, u księżyca przewodnika leży na to, czekoladowy SAP Akemar Retriever. Obrazek. Mamy tutaj informacje z altu. Edycja. Rozpoznawanie ekranu, opisu obrazki, czynności, eSpeak. Ja teraz może pokażę Wam, może nie, jeszcze nie, żeby nie za szybko, to zacznijmy po prostu od przeglądu. Dajmy sobie obrazki, narzędzia, formy nagłówki i zobaczmy, co my tu mamy na tej stronie, jak eSpeak będzie nam czytał. Ta prędkość, którą teraz słyszycie, to jest prędkość 60%. Nowości w mojej szufladzie, nagłówek poziomu 2, pull-up temat ultra unboxing oraz pierwsze wrażenia niewidomego użytkownika, nagłówek poziomu 3. Łącze artykuł, punkt orientacyjny, edytowanie tekstu w trybie wejścia ekranu Braille'a, nagłówek poziomu 3, ładujemy mat z boka do pełna, nagłówek poziomu 3, odwiedzony. Już tu łącze mogliście artykuł, zwrócić uwagę na fakt, że eSpeak ma słabiutkie słowniki, więc jak gdyby wszystkie te, nie czyta MacBook, tylko MacBook, nie czyta Apple Watch, czy tam już... Edytowanie tekstu w trybie wejścia ekranu Braille'a, mat ultra unboxing oraz pierwsze wrażenia niewidomego użytkownika. Apple Watch, tak? Zamiast Apple Watch. Ale bez problemu czyta... Zastanawiałem się, czy mogę zamieszczać ten wpis. Ostatecznie w sieci znaleźć można mnóstwo podobnych relacji. Doszedłem jednak do wniosku, że to zrobię z dwóch powodów. Po pierwsze, jeszcze nie widziałem podobnego opisu z perspektywy niewidomego użytkownika Apple Watch. I po drugie, po lekturze kilku podobnych relacji oraz obejrzeniu paru filmików na YouTube z odpakowywania ultry. I tak w trakcie własnego unboxingu kilkukrotnie zostałem zaskoczony. Zatem zapraszam do lektury. Może i wy poniżej znajdziecie coś, o czym jeszcze nie czytaliście w sieci. Jak słyszycie, no eSpeak działa bardzo dobrze, nie zostawia żadnych większych przerw między słowami, między literami interpunkcyjnych, jest spokojnie używalny, ale zobaczmy, jak wygląda jego dynamika. Ja w tym momencie wyskoczę sobie po prostu na ekran główny i poskaczemy sobie po ikonach. Safari. Mamy tutaj Poczta. Trochę ikon. Zobaczcie, Voice Dream Reader zamiast Voice Dream Reader. Nefsify zamiast Newsify. Kalendarz. Prąd. Ether. Y. Podoba. Ale sama dynamika, zobaczcie, działa całkiem fajnie. Nie ma jakichś lagów przy przechodzeniu sobie po ikonach. Gdy otwieram katalogi, to też tutaj... Telegram. Mam oczywiście wyłączane dodatkowe dźwięki, żeby Wam nie przeszkadzały, bo tutaj syntezę mam ustawioną w tym momencie bardzo cicho, żeby Wam ona nie przeszkadzała i mam powyłączane dźwięki, więc też te dźwięki otwierania katalogów, zamykania katalogów, tak teraz pocieram ekran, Wy tego nie usłyszeliście, po prostu ekran się zamknął. Tak brzmi eSpeak w wersji na 60%, a zobaczcie, gdy przestawię go opisu obrazki, czynności, z czynności wybiorę eSpeaka na 100%. eSpeak 100. Mamy przede wszystkim możliwość o wiele szybszego zapoznawania się z informacją.
Wiele osób preferuje to rozwiązanie w sensie, że syntezator mowy mówi tak szybko. Ja osobiście nie przepadam, ale tutaj zwróćcie uwagę, mamy taki błąd. Nie wiem, czy to jest błąd eSpeaka, bo ja go na co dzień nie używam, czy jest to błąd tej wersji beta, ale on był też we wcześniejszej becie. Zwróćcie uwagę, że on na końcu każdej frazy, tutaj jak czyta nam nazwy ikon, jeszcze tak sobie postankuje. Taki pyk. Cichutkie takie pyk. mBank.pl, pyk. Moje ink, pyk. I to jest takie dość charakterystyczne, dość zabawne, ale generalnie jest zrozumiały. O, Teams, tak jak gdyby powtarzał końcówkę ostatniej sylaby. Końcówka y. Notatki i. I powtarza jeszcze to i. Jest to takie, wydaje mi się, jeszcze do poprawy, no ale żeby osoby, które nie są wprawione w rozumienie tak szybkiej syntezy, rozumiały, o co chodzi, to może wróćmy do klasycznego eSpeaka. I teraz, co trzeba zrobić, żeby zainstalować sobie tego eSpeaka? Ja generalnie postaram się Wam to opisać w kilku krokach na mojej szufladzie. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Tutaj tylko demonstracja. Generalnie musicie posiadać aplikację Test Flight, w której powinniście być zarejestrowani. Test Flight jest to darmowa aplikacja do testowania różnych aplikacji. Jeśli chcecie, możecie przystępować do różnych programów takich dla beta testerów. To wszystko odbywa się za darmo, tak jak powiedziałem, napiszę o tym dwa słowa. I w momencie, gdy tam jesteście zarejestrowani, wystarczy kliknąć w odpowiedni odnośnik. Do niego też link znajdziecie w opisie i w mojej szufladzie. I wtedy z poziomu aplikacji Test Flight zainstalujecie sobie aplikację eSpeak wersji beta. eSpeak NG Beta. Tak się będzie nazywała aplikacja. I w momencie, gdy sobie otworzycie tą aplikację, będziecie mieli tutaj część możliwości do zapoznania się, w sensie możliwości, z jakimi możecie się zapoznać, co ten głos potrafi. Bo jeśli chcecie go normalnie dodać do voiceovera, to po prostu udajecie się klasycznie do ustawień, dostępność, voiceover, mowa i tam zamiast Zosi, Krzysztofa czy Ewy po prostu wybieracie sobie głos eSpeak i tam macie podobną sytuację jak tutaj w aplikacji, co Wam już pokazuję. Najpierw wybieracie kraj, czyli język, w jakim eSpeak ma do Was mówić, a potem wybieracie głos. Ja Wam to chcę pokazać z poziomu tej aplikacji, głównie dlatego, że tu od razu możemy sobie zobaczyć, jak to brzmi, a przy okazji zobaczycie, jak ta aplikacja wygląda. Uwaga, bo aplikacja może odezwać się po angielsku. Ale nie, dobra, jest. Sam interfejs jest po angielsku. Jak to wygląda? Tu macie... Macie about, czyli o samej aplikacji. Macie language selector, czyli wybór języka. Tu jest wpisany Polish. Jak klikniemy w to, to rozwinie nam się cała lista języków i możecie sobie wybrać naprawdę przeróżne języki. I później, jak już wybierzemy sobie polski, mamy tutaj voice selector, tu mam wpisany non, czyli ta nieznany, jeszcze nie ustawiony głos. Później mamy pole edycji, gdzie możemy cię sobie wpisać. Pole tekstowe, edycja. Dzień dobry, jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Powiedz, podobam ci się. Domyślnie mamy tutaj wpisane hello, więc ja dałem troszkę więcej tekstu, żebyśmy mogli co sprawdzać. No i dalej mamy przycisk synthesize, czy kliknij, aby odsłuchać ten tekst. No i później mamy rating, częstotliwość, mamy głośność, wysokość i word gap, czyli przerwa między słowami i tu mamy ustawioną na 0. Możecie sobie tutaj sprawdzić, jaki głos, w jakich ustawieniach Wam się będzie podobał. My klikamy sobie ten non i tutaj też dokładnie tak samo będziecie mogli sobie wybrać w ustawieniach samego głosu, tam
gdzie mamy mowę, gdzie wybieramy właśnie eSpeaka, tam gdzie dotychczas wybieraliście, tak jak wspomniałem, Zosię, Krzysztofa czy Ewę. Teraz po wybraniu eSpeaka możecie przeglądać głosy Adam. I tutaj Siedzic. Mamy na przykład Adam, Alex, Alicja, Andrea, Andy, Ania, Antonio, Antia, Belinda, Benjamin, Boris. Najdziwniejsze głosy. Oczywiście każdy z nich możecie sobie sprawdzić, jak brzmią. No i tutaj wybierzmy sobie jakiś taki może najbardziej znany. Ja na przykład kiedyś pracowałem na... jak pracowałem na Windowsie kiedyś, to w NVDA ustawiałem sobie głos Maxa. Więc teraz stuknąłem sobie Maxa i teraz Synthesize. Klikam i słuchamy, co powie Max. Jak brzmi Max? Dzień dobry, jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Powiedz, podobam ci się. Tak brzmi Max. I oczywiście możemy sobie teraz znowu wybrać ten wybór głosu. Mamy tutaj klawiaturę, żeby szybciej wybierać. Dajmy sobie może Alicja. Alicja. Jaki Alicja ma głos żeński. I już stukam. Dzień dobry, jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Koniec, podobam ci się. No, ja bym raczej nie powiedział, że mi się Alicja w tym wydaniu podoba. Okej, ale jeszcze możemy sobie jakieś inne głosy zobaczyć. Pamiętamy, że eSpeak ma pełno takich głosów charakterystycznych. O, Zak, to jak mój Zak brzmi, zobaczmy. Uwaga, też dajmy wyciszyć sobie. Dzień dobry, jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Koniec, podobam ci się. No już znacznie bardziej niż Alicja, ale to też jest jakiś taki bardzo młody Zak i może jeszcze jakiś jeden głos sobie zobaczmy. Może coś z tych takich głosów, które tu mamy. Najwyższy. O, jak szepcząca kobieta brzmi. Tekst to speak. Polec zobaczmy. Polec 175 zynsechime. Czy mowa wyłączona. Dzień dobry. Jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Powiedz, podobam ci się. To chyba takie... kobieta szepce z poważnym zapaleniem krtanim. Dobra, to może jakiś, dajmy normalny głos. Andy, dobra, dajmy Andiego. Bo chcę wam pokazać jeszcze raz, tego puścimy Andiego, żebyście wiedzieli, jak brzmi w podstawie. Dzień dobry, jestem nowym głosem eSpeak. Mam nadzieję, że czekasz na mnie z utęsknieniem oraz że moje brzmienie cię nie rozczaruje. Powiedz, podobam ci się. A to jakiś Andy chyba ze wschodu, bo tak dość zaciąga, ale zobaczmy sobie na przykład... Relacja, 70, volume, prate 107, volume, pit 50, podcast 0, relacja, pit 50, 50, 50, 53. 54, 55, tak trochę jak z okolic Białegostoku, ale przynajmniej jak na moje ucho. Generalnie chciałem wam tylko pokazać, jak możecie sobie tutaj przeglądać te głosy, bo oczywiście bardzo podobne ustawienia znajdziemy w ustawieniach mowy. Ja może jeszcze też na koniec szybko wam to zademonstruję. Po prostu przechodzimy sobie do ustawień. Z poziomu ustawień przechodzimy sobie oczywiście gdzie, do dostępności, gdzie mamy dostępność. Voiceover. I tu mowa. I tak jak wspomniałem, mamy tutaj akurat u mnie jest domyślnie Zosia,
ale mamy tutaj normalnie eSpeak, NG wśród innych głosów, a ja w tym momencie mam po prostu eSpeaka wybranego na czynnościach, bo na czynnościach mam ustawionych kilka głosów. Mam nadzieję, że udało mi się Wam zaprezentować eSpeaka w takich w miarę naturalnych warunkach. Oczywiście zachęcam do testowania. Na razie to jest, tak jak mówię, wersja beta. Opiszę co i jak na mojej szufladzie, jeśli byście chcieli skorzystać właśnie z aplikacji TestFlight i jakbyście chcieli przystąpić do programu beta testów. W kolejnym nagraniu postaram się pokazać Wam eSpeaka w innej odsłonie, to znaczy w odsłonie na system macOS. A na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami, oczywiście śmiało piszcie w komentarzach, jak tylko będę znał odpowiedź, to chętnie jej udzielę. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę. Raz jeszcze kłaniam się nisko i zapraszam do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Piotr Witek.